Witam serdecznie. Kolejny program, kolejna wyprawa. Dzisiaj program z Andrzejem Wróblem, zawodnikiem startującym Volkswagenem Golfem 2 w klasie historycznej w górskich samochodowych mistrzostwach Polski. Mamy przyjemność dzisiaj porozmawiać z Andrzejem. Wiemy, że przygotował dla nas niespodziankę. Serdecznie zapraszam na program. Witam serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj rozmawiamy z Andrzejem. Witam, Andrzej. Witam. Zaczniemy od pytania, które muszę Ci zadać. Nie brakuje Ci mocnych wrażeń poza sezonem? No raczej nie, no troszeczkę już, co prawda jestem głodny jazdy, ale od czasu do czasu jeżdżę na motocyklu crossowym, także wrażeń jak gdyby mi nie brakuje. To takie Twoje drugie hobby oprócz samochodu? No, takie drugie hobby, tak można powiedzieć, tak. Dobrze, przejdźmy do zasadniczego wywiadu. Sezon 2007 zaliczasz jako jeden z bardziej udanych. Zająłeś drugie miejsce, trzecie miejsce w zasadzie. Drugi wicemistrzem byłeś w klasie historycznej. Powiedz nam coś o tym. Tak, zająłem trzecie miejsce w klasie HS 2000. No, był to udany sezon, zważywszy na to, że samochód był właściwie przygotowany od nowa. Był to dla mnie nowy samochód. Jeździłem nim pierwszy sezon. Miałeś w tym roku sporo pracy na trasach. Gonił Cię mocno Marcin Kozłowski, Twój kolega klubowy. Także Wojtek, też jeżdżący golfem. Także mocna obsada. Znaczy, powiem szczerze, że właściwie Wojtek Śliwowski i Marcin Kozłowski, no, byli poza zasięgiem, jeździli bardzo szybko w tym sezonie. Ja natomiast ostrą walkę stoczyłem z Jackiem Gruszczyńskim z Krakowa. Andrzej, cofając się trochę wstecz, chciałbym wrócić do pewnej historii Twojej, do Twoich początków, startów. Powiedz mi, jak zacząłeś swoją karierę? Startuję od roku 95-96. Zaczynałem chyba jak większość z nas Fiatem 126P od rajdów popularnych HJS kierowca roku. Czyli to już 10 lat prawie Twoich startów, tak? 10 lat z przerwami. Jeździłem regularnie od roku 96 do 2000. Z tego w sezon 99 i 2000 już w górskich samochodowych mistrzostwach Polski Cinquecento Sporting w klasie H1150. Andrzej, powiedz mi, czy przez te wszystkie lata miałeś pewne momenty, w których chciałeś powiedzieć: dobra, dosyć, kończę, już mnie to w ogóle nie kręci? Nie, zawsze bardzo chciałem się ścigać, ścigał się również mój tata, także no, bardzo ciągnęło mnie do tego sportu. Słyszeliśmy pewne plotki, jakobyś razem ze swoimi kolegami klubowymi miał jeździć w teamie Opolskie Racing Team, czy to prawda? Tak, taki team się stworzył na Opolszczyźnie. Będę w tym teamie startował wraz z 4, może 5 kolegami. Coś więcej nam o tym teamie możesz powiedzieć? No cóż mogę powiedzieć, był to na pewno dobry pomysł, bardzo cieszy nas to, że taki team powstał. Jeżeli za tym pójdzie jakiś tam zastrzyk, może nawet niewielki finansowy, będzie to na pewno dla nas jakaś pomoc. Andrzej, do tego pytania, które teraz zadam Ci, wracamy w każdym naszym programie. A mianowicie jest to pytanie: wyścigi górskie to nie tylko jedna trasa, ale prawdopodobnie w tym roku 7. Każdy zawodnik lubi jakby swoją trasę i ma jakiś sentyment do którejś. W Twoim przypadku która to jest? Dyplomatycznie powinienem odpowiedzieć, że Góra Świętej Anny, ale no faktycznie jest tak. Bardzo tą trasę lubię ze względu na to, że ta trasa jest trasą techniczną, dosyć szybką, no i jak gdyby jest to trasa pod domem. Andrzej, chcielibyśmy w naszym programie rozpocząć pewną debatę na temat bezpieczeństwa na trasach wyścigowych i poruszyć sprawę kibiców. Powiedz mi, mam do Ciebie takie pytanie, czy podczas wyścigów zauważasz to, że kibice nie zachowują się zawsze właściwie, nie zwracają uwagi na swoje bezpieczeństwo i jakby przeszkadzają trochę w organizacji zawodów? Tak, zdarza się tak. No, my jadąc pod górę jesteśmy bardzo skoncentrowani raczej na trasie, ale zjeżdżając w dół już po zakończeniu podjazdów treningowych czy wyścigowych, no, obserwujemy to, że kibice często stoją w niewłaściwych miejscach. Musimy pamiętać, że żaden samochód, czy samochód cywilny, czy wyścigowy, na pewno nie staje w miejscu.
Chcemy na pewno kibicom dawać naszą jazdą radość, a nie chcemy, żeby ich nieodpowiednie zachowanie stało się przyczyną tragedii, także apeluję o rozwagę. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych spraw na tych zawodach. Apelujemy za pośrednictwem naszego programu, abyście Państwo wszyscy zwracali na to uwagę, słuchali tego, co mówią sędziowie. Kończymy pierwszą część programu. Wiemy, że Andrzej przygotował dla nas małą niespodziankę, także zapraszamy za chwilkę i przekonacie się, co Andrzej dla nas przygotował. Andrzej rzeczywiście przygotował dla nas niesamowitą niespodziankę. Za mną stoi Syrena 102. Ma około 45 lat, jest dużo starsza od samego Andrzeja. Jest po prostu przepiękna. Zakochana jest naprawdę w niesamowitym stanie. Jak Państwo słyszą, no, zapala od ręki. Z tego, co Andrzej mówił, po dwumiesięcznej przerwie wsiadł do niej, odpalił i wyjechał. Także to jest ta niespodzianka. No, jest przepiękna. Naprawdę cudna. Zachowana w idealnym stanie. Andrzej, zrobiłeś na nas niesamowite wrażenie. Powiedz nam, co to jest za samochód. Widzę, że syrenka, ale dawno nie widziałem czegoś takiego na drodze. No jest to Syrena 102 z roku 1963, więc no ma 45 lat, jest w 100% zachowana w oryginale. Dużo włożyłeś to pracy, żeby ten samochód tak odrestaurować i przygotować naprawdę na cacy? No powiem szczerze, że kupiłem to auto w zaskakująco dobrym stanie. Właściwie pracy blacharskiej nie było przy tym aucie żadnej. Musiałem to auto wylakierować, zrobić tapicerkę, no i przejrzeć silnik, uruchomić. Czy kolor sam wybierałeś, czy już miała taki? To jest kolor, w jakim to auto wyszło z fabryki i tak samo zostało pomalowane. Czyli biały dach, białe felgi, reszta niebieska. Andrzej, czy możemy zajrzeć pod maskę, zobaczyć ten silnik? Oczywiście, że tak. Bardzo zaciekawiony, co tam zobaczymy? Otwieramy. Myślę, że Andrzej nam coś więcej opowie, bo ja na pewno na takim silniku się nie znam. Andrzej, co to jest? Jest to silnik dwusuwowy, dwucylindrowy, ma całe 24 konie, czy 27 koni mocy. To prawie jak w zaprzęgu. Prawie jak w zaprzęgu, tak jest. Auto o pojemności 700 cm sześciennych. Powiedz mi, z tego silnika jaką prędkość maksymalną można osiągnąć? Gdzieś w granicach 100 na godzinę. Andrzej, oprócz ścigania się widzimy, że robisz wiele innych rzeczy. Czy mógłbyś nam ujawnić, czym zajmujesz się zawodowo, oprócz ścigania się? Razem z tatą prowadzę skład budowlany pod Opolem. Na co dzień jeżdżę ciężarówką, jestem po prostu zaopatrzeniowcem. A więc mamy tak, samochody, jeszcze raz samochody. A co z rodziną? Co z rodziną? No, mam żonę, mam córeczkę, ma 4 latka. Czasami no, poświęcam rodzinie niestety troszeczkę za mało czasu, wydaje mi się, no, ze względu na sport. Głównie to sport absorbuje mnie w 100%, mój wolny czas. Ci dziękujemy za cały wywiad, no i oczywiście za niesamowitą niespodziankę, którą nam zrobiłeś, i myślę, że wszystkim naszym widzom również. Taka syrenka, naprawdę cudo. Żałujcie Państwo, że nie możecie jej zobaczyć na własne oczy. Także dziękujemy Ci, Andrzej. Za tydzień widzimy się również w programie wyścigowa Stop Klatka. Odwiedzimy Tomka Mikołajczyka i jego Race Rent, w którym zaprezentowane zostaną dwa nowe Lancery Evolution 10. Także zapraszamy wszystkich Państwa na kolejny program już za tydzień. Dziękuję bardzo. Z tobą więcej nie pojedziesz, nie wiem.